Można to jakoś pokojowo załatwić. Czy ja muszę w swoim lokalu informować, że tu jest odtwarzana muzyka legalna, to znaczy opłacona, czy nie? Bo czasami, nie ma takiego obowiązku. Ale z kolei widzę... Są czasami, naklejki, że tu jest free muzyka albo muzyka związana tam z tych opłat właśnie na stowarzyszenia. Albo wręcz odwrotnie, że właśnie są dwie czy trzy naklejki tychże stowarzyszeń. Tak, że tu są, że byli. Tak? Ale to nie jest żaden obowiązek. To rozumiem, jest dobra wola restauratora. Tak, oczywiście. Że to robi... Znaczy, ja myślę, że to jest pewien, można powiedzieć, pewien PR, prawda, że ktoś się szczyci, tak, że ja tutaj mam wszystko legalnie, płacę organizacją, albo właśnie mam free music, czyli jak przychodzi do mnie inspektor, no to z organizacji, to niech wie. Dobrze. Chociaż tak jak powiedzieliśmy, oni też badają, czy aby na pewno w repertuarze free music jest rzeczywiście free music. Dobrze, a jeszcze taki teraz przykład przyszedł mi do głowy i gdybyśmy mogli go bardzo szybciutko omówić. Fryzjer, który odtwarzał muzykę u siebie w zakładzie, no i nie wiem, chyba wygrał, to było dosyć tam nagłośnione PR-owo, ale właśnie nie wiem, czy to był jakiś fake, czy nie. Ja mam takie informacje, że wygrał sprawę ponieważ wywiesił kartkę, czy udowadniał, że ta muzyka jest odtwarzana tylko po to, że on ją słucha sam. I wręcz uprasza się gości, klientów salonu fryzjerskiego o niesłuchanie muzyki, ponieważ jest to muzyka odtwarzana tylko właśnie tam dla pracowników, czy tam tylko dla właściciela. Znaczy, myślę tak, to jest wielce ocenne, bo tak jak przy restauracji to już sobie powiedzieliśmy, zgodziliśmy się, że niewątpliwie płacić trzeba, bo to jest jednak element czyli narzędzie do zarabiania pieniędzy przez restauratora w restauracji, czy tak jak w dyskotece, może być dyskoteki w ciszy. Tylko wiesz, no mówimy o fryzjerze, fryzjer salon kosmetyczny natomiast pewien właśnie, klimat buduje. Natomiast właśnie, i to już jest dużo bardziej ocenne, czy jak idę do kosmetyczki, to czy... koniecznie oczekuję muzyki, czy niekoniecznie, bo na przykład no, ja nie oczekuję u fryzjera muzyki, jakby dla mnie intuicyjnie jest, U fryzjera chyba też nie, no do kosmetyczki nie chodzę, więc nie wiem, ale nie wiem, czy w salonach kosmetycznych wydaje mi się, że jest odtwarzana muzyka. Często jest. Bo te zabiegi jednak trochę trwają i no ciężko było pewnie tak wytrzymać. Ja wiem, że te panie, które zabiegi wykonują, no to też ich praca polega na tym w pewnym sensie, żeby zagadać swoją klientkę, tak, wypytać, co tam u niej słychać i tak dalej, i tak dalej. I może wtedy się na muzyce nie skupiają, ale ta muzyka jest jednak pewnym dopełnieniem. No więc jest ten przypadek fryzjera, który wygrał, natomiast linia orzecznicza była taka, że jednak te podmioty przegrywały, bo jednak sądy uważały, że to jest elementem też zarabiania pieniędzy. Takiego budowania atmosfery, że może właśnie jak klient ma muzykę, to może dłużej u ciebie zostanie, jeszcze dodatkowy jakiś zabieg sobie weźmie, więc jednak intuicja podpowiadała sędziom, że tu jednak też powinny takie podmioty płacić. Rozpatrujmy to tak jak sklepy, prawda? Sklepy też przegrywały, że jednak wchodzisz do supermarketu, masz tam rytmiczną muzykę, która właśnie jest narzędziem marketingowym, żeby cię zmuszać do jakichś tam decyzji zakupowych i to też jest twój element pewnej polityki sprzedażowej, ta muzyka i rodzaj muzyki. Tak jak i zapachy teraz wprowadzane, aroma marketing i tak samo, więc tak, no to jest już jakby oczywista sprawa. No dobrze, ale to rozumiem, że trzeba rozpatrywać ten case fryzjera jako pewną ciekawostkę, ale absolutnie nie stosować tego jako reguły i nie powoływać się na to, bo no to musiała być jakaś specyficzna bardzo sytuacja. Musi być specyficzna. To już też było mnóstwo lat temu. Być może dzisiaj, gdyby miała być prowadzona dokładnie taka sprawa, to orzeczenie tego samego nawet sądu być może byłoby zupełnie inne. Ależ oczywiście tak. Tak. Mhm. Więc jednak tendencja jest odwrotna. Więc trzeba o tym pamiętać. Chociaż akurat audycję mamy dla restauratorów, a nie dla fryzjerów. Dobrze, kochani, musimy podsumować. Bardzo się rozgadaliśmy, ale mam nadzieję, że to było naprawdę ciekawie i to absolutnie taka pewna esencja na temat, no mówiąc kolokwialnie, zaiksów. Celowo podaję, mówię to w liczbie mnogiej, bo mówimy o wszystkich organizacjach zbiorowego zarządzania. Natomiast podsumowując, chcąc legalnie odtwarzać muzykę w swojej restauracji,
powinniśmy opłacać co najmniej opłatę do trzech organizacji, do ZAIKS-u, do Stoartu, który działa wspólnie z SAFPEM, tak. Ale on, mówię, są, jakby działają razem, więc liczymy ich jako jedną organizację, i do SPAW-u. ZAIKS jest to organizacja, która reprezentuje twórców muzyki i twórców tekstów, natomiast Stoart i SAFPEM reprezentuje artystów wykonawców, czyli ci, którzy dostali muzykę i napisany tekst i... No, i artystycznie wykonują. I artystycznie tak wykonują. Ale jeden gra, a drugi śpiewa na przykład. Tak. To są już inni artyści. No a SPAW to są z kolei korporacje, czyli tak naprawdę wielkie wytwórnie muzyczne. Wielkie, niewielkie, no, wytwórnie muzyczne jednym słowem. Dokładnie. I im musimy płacić. No i jest jeszcze oczywiście opcja taka, że możemy właśnie mieć ten free music, tak? Tylko upewnijmy się, że on naprawdę jest free, i sobie przeliczmy, czy wykupowanie, czy ta licencja jednorazowa, czy wielorazowa, to faktycznie nam się opłaca. Poza tym, że ja kupuję jedną płytę i płacę jednorazową licencję, no to ile? Co ja 2 lata będę tłukł w kółko tę samą muzykę w swoim lokalu? No nie, nie, to nie tędy droga, nie? Więc to tak się nie uda. Trzeba to sobie przekalkulować. W przypadku, gdy nie płacimy i nakryje nas jakiś inspektor którejkolwiek organizacji, dogadujcie się, bo pamiętajcie, że on może zgłosić sprawę na prokuraturę i wtedy grozi wam odpowiedzialność karna. No tak. A oprócz tego jeszcze może iść do sądu i wtedy wam grozi odpowiedzialność cywilna, i najczęstsza praktyka, czy wręcz, tak jak mówisz, wynikająca z ustawy, to jest stawka razy 2. Tak. Zatem mam nadzieję, że już wszystko wiecie w tym zakresie, ale jeżeli nie, to zadawajcie nam pytania. Chętnie w kolejnych audycjach na nie odpowiemy. Moim gościem była Joasia Hetmańska-Krajewska z kancelarii Patrimonium. Hetman-Krajewska, przepraszam najmocniej. No i cóż, zapraszam was do kolejnej audycji, w której będziemy mówili o prawie w branży chorekowej. Dziękuję bardzo, Jasiu, do usłyszenia. Dzięki, na razie, pa. To była audycja pierwszego na świecie Radia Choreka. Znajdziesz nas na www.choreka.pl.